nie przerwie nam naszego spotkania. Chciałbym dzisiaj mówić o antybiotykoterapii w mukowiscydozie. Proszę Państwa, macie na slajdzie rozwój stanu zapalnego, rozwój mechanizmów prowadzących do nieodwracalnych uszkodzeń układu oddechowego u chorego na mukowiscydozę. Zwróćcie uwagę na zakażenie, które jest jakby takim centralnym punktem patogenezy zmian oskrzelowo-płucnych w mukowiscydozie. Zakażenie prowadzi do powstania stanu zapalnego, prowadzi również poprzez zwiększenie ilości wytwarzanej wydzieliny do obturacji oskrzeli, do ich zatykania. Jeżeli sobie popatrzymy na rozwój w ogóle zmian oskrzelowo-płucnych w mukowiscydozie, to wychodząc od nieprawidłowego genu przez nieprawidłową funkcję białka, które powoduje zaburzenie czynności nabłonka układu oddechowego, który u chorych na mukowiscydozę jest zdecydowanie bardziej podatny na zakażenie niektórymi rodzajami bakterii. To przewlekłe zakażenie występuje praktycznie biorąc u wszystkich chorych na pewnym etapie ich życia. U dzieci, u małych dzieci spotykamy je stosunkowo rzadko, natomiast im człowiek starszy, tym niestety większe jest ryzyko przewlekłej kolonizacji przez bakterie. To przewlekłe zakażenie prowadzi do powstania nieodwracalnych uszkodzeń płuc. Tutaj macie Państwo preparat sekcyjny, preparat z usuniętych płuc u chorego poddanego przeszczepowi płuc. Widzicie te poszerzone w centrum pola widzenia zmiany. Są to właśnie rozstrzenie oskrzeli, czyli oskrzela, które normalnie są systemem rozgałęzionych rurek, tutaj ulegają masywnemu poszerzeniu, ulegają zatkaniu wydzieliną, na przykład na tym przekroju czy tutaj, zatkaniu, które uniemożliwia zupełnie oddychanie temu miąższowi płucnemu, który jest tutaj w formie tej gąbki różowej widocznej. Prowadzi to do powstania bardzo rozległych zmian. Tutaj na tomografii komputerowej widzicie Państwo te wszystkie takie okrągłe zmiany, to są zmiany rozstrzeniowe. Te zmiany z kolei to również rozstrzenie oskrzeli trafione w innej płaszczyźnie, czyli bardzo szerokie oskrzela wypełnione masami ropnymi w przeciwieństwie do względnie prawidłowego miąższu płucnego, jaki mamy na przykład w tej okolicy czy tutaj. Powoduje to zatkanie ich tąże wydzieliną, powoduje, że powietrze nie może się przedostawać na obwód, czyli do miąższu płucnego, no i powoduje postępującą niewydolność oddechową u chorego na mukowiscydozę. Te zmiany mogą być bardzo rozległe. W centrum pola widzenia macie Państwo tchawicę, czyli tą naturalną rurę, którą powietrze wlatuje z krtani do oskrzeli i dalej do płuc. I to jest przestrzeń powietrzna. Zwróćcie uwagę, jak wielkie potrafią być te zmiany w płucach. Zmiany, w których nie ma miąższu płucnego, zmiany, które możemy żargonowo nazwać nawet tak zwanymi dziurami w płucu, jak to czasami niektóre osoby określają. Proszę Państwa, mówiłem o tym, że chorzy na mukowiscydozę są w pewnym sensie bardziej wrażliwi, bardziej podatni na zakażenie niektórymi patogenami. Taka trójca tych patogenów, najczęściej spotykana u chorych na mukowiscydozę, to trzy gatunki bakterii: pałeczka ropy błękitnej, a więc Pseudomonas aeruginosa, gronkowiec złocisty, czyli Staphylococcus aureus, i pałeczka grypy, czyli Haemophilus influenza. Nazwy łacińskie bakterii są powszechnie używane, powszechnie stosowane, stąd nimi będziemy się też i dalej posługiwali. Myślę, że większość ze słuchaczy doskonale zna te właśnie nazwy. Ale proszę Państwa, oprócz tej trójcy pojawiają się coraz nowsze gatunki bakterii, może nie tyle nowsze w znaczeniu ich pojawienia się na świecie, ale nowsze w sensie wykrywania zakażenia tymi patogenami dróg oddechowych u chorych na mukowiscydozę. Należy do nich Burgholderia cepacja, Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter xylosoxidans. Są to patogeny na szczęście spotykane nieco rzadziej, czy znacznie rzadziej niż ta górna trójka, natomiast nastręczające duże problemy w leczeniu, o czym może troszeczkę dalej. Dla przykładu macie Państwo na tymże wykresie
dane z Wielkiej Brytanii z roku 2012, gdzie jest zarejestrowanych ponad 10 tysięcy chorych. I zwróćcie Państwo uwagę, że najczęściej u największego odsetka chorych na mukowiscydozę spotykamy przewlekłe zakażenie przez Pseudomonas aeruginosa. W zależności od grupy wiekowej jest to prawie 70% wszystkich chorych w wieku między 24 a 27 lat. Zakażenia przez Burkholderia cepacja, jak Państwo widzicie, sięgają najwyżej kilku procent. Podobna sytuacja jest również i w warunkach polskich. MRSA, czyli metycylinooporne szczepy gronkowca złocistego, są również niezbyt częste. Natomiast przewlekłe zakażenie przez szczepy gronkowca złocistego wrażliwe na penicylinę, a więc te łatwiejsze w leczeniu, bardziej podatne na antybiotyki, stanowią 20 kilka procent wszystkich zakażeń. Hemofilus influenza dominuje w najmłodszych grupach wiekowych i podobną sytuację obserwujemy i wśród naszych chorych w Polsce, gdzie około 20% tych pacjentów jest zakażonych przez hemofilus influenza. Jak widzicie, nie ma tutaj wyszczególnionych tych rzadziej występujących bakterii, niemniej jednak one również i tam występują. Proszę Państwa, postęp w badaniach mikrobiologicznych powoduje, że wykrywamy coraz więcej bakterii w drogach oddechowych chorych na mukowiscydozę. Niektóre z nich mają całkiem przyjemne nazwy, jak Veyronella, jak Cerviniparus rotundus. Można się nimi tutaj fascynować, ale tak naprawdę, proszę Państwa, nie do końca jeszcze wiemy, czy te konkretne gatunki bakterii są faktycznie patogenne, a więc czy one mają jakieś istotne znaczenie dla rozwoju przewlekłego stanu zapalnego w drogach oddechowych. Dla przykładu Escherichia coli, jaką tutaj widzimy, jest bakterią powszechnie występującą w przewodzie pokarmowym u każdego zdrowego człowieka. Natomiast u chorych na mukowiscydozę tą bakterię najczęściej hodujemy w przypadku wymazów z gardła u małych dzieci. Tam, gdzie dość łatwo dochodzi do przeniesienia bakterii zakażających, kolonizujących, przepraszam, przewód pokarmowy do jamy ustnej i wtedy może to być tylko i wyłącznie kolonizacja, a więc bakterie, które nie powodują żadnych nieprawidłowości, żadnej choroby tak naprawdę. Natomiast niektóre bakterie są bardzo rzadko występujące. Macie Państwo tutaj takie, których na przykładu pierwsza piątka, jak do tej pory w naszym ośrodku, nie była w ogóle hodowana, nie była rozpoznawana. Natomiast dla przykładu Bordetella jest patogenem, który również i u nas jest stwierdzany, ale bardzo rzadko tak naprawdę mieliśmy do tej pory wyhodowaną Bordetellę u czterech naszych pacjentów. Acinetobacter nieco częściej. To są dane z takiego dużego przeglądu mikrobiologicznego ze Stanów Zjednoczonych, gdzie na około 30 tysięcy pacjentów, jak Państwo widzicie, są to naprawdę rzadko występujące patogeny. Czy zakażenie bakteryjne ma znaczenie dla chorych na mukowiscydozę? Proszę Państwa, ten slajd pochodzący z dawnego opracowania, z roku 92, pokazuje nam, jakie wówczas znaczenie miało zakażenie śluzowymi szczepami Pseudomonas aeruginosa na przeżycie chorych na mukowiscydozę. Tutaj macie Państwo odsetek chorych przeżywających w punkcie 0. Oto było oczywiście 100%. Im dalej, tym mniej chorych żyło. Na osi odciętych mamy miesiące, a więc tutaj ocena sięgała prawie 100 miesięcy, a więc około 8 lat z kawałkiem. Widzicie, że osoby zakażone przez Pseudomonas aeruginosa szczep śluzowy niestety, ale miały znacznie mniejsze prawdopodobieństwo przeżycia dłuższego okresu czasu względem osób, które nie były zakażone Pseudomonas, czy tych, u których występowały szczepy nieśluzowe. Na 50 chorych zakażonych szczepem śluzowym tylko 21, przepraszam, tylko tak, tylko 21 zmarło w okresie tych 100 miesięcy obserwacji. Zatem, inaczej mówiąc,
29 osób przeżyło ten okres. Wszyscy niezakażeni przez Pseudomonas aeruginosa żyli ponad około 80 miesięcy. Jeden zgon zarejestrowano dopiero po tym okresie. Chorzy zakażeni Pseudomonas nieśluzowym. Tych zgonów było mniej, bo dwa spośród grupy 19. A więc bakterie mają niewątpliwy wpływ na przeżywalność chorych na kowiscydozę. Jeżeli popatrzymy sobie jeszcze raz na ten schemat zaburzeń prowadzących do niewydolności oddechowej i wreszcie do przedwczesnego zgonu, to widzicie Państwo, że antybiotyki mają tutaj swoją ugruntowaną pozycję. I tak naprawdę rozwój antybiotyków, pojawienie się coraz nowych substancji pozwoliło na zdecydowane wydłużenie czasu życia chorych na mukowiscydozę. W pierwszych latach antybiotykoterapii, w pierwszych latach po odkryciu tak naprawdę tych antybiotyków, przepraszam, tej choroby, po opisaniu tej choroby, lata 40., 50., 60., wtedy kiedy antybiotyki wchodziły, pozwoliły na leczenie zapaleń układu oddechowego, zakażeń układu oddechowego i dzięki temu wydłużała się stopniowo przedłużało się życie chorych. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o antybiotykach, to warto sobie ustalić, co też rozumiemy pod tym pojęciem. Otóż można przyjąć, że jest to substancja, która w niskich stężeniach wpływa na mikroorganizmy, zabijając je lub hamując ich wzrost i podziały, czyli powodując zatrzymanie ich rozwoju. Nazwa źródło słów antybiotyku od słów greckich anti, czyli przeciw, i bios, czyli życie. Na marginesie proste pytanie, czy Bisepto jest antybiotykiem, czy nie jest antybiotykiem. Często niektóre osoby traktują Biseptol jako takie właściwie tabletki równe niemalże witaminie C, ale proszę Państwa, Biseptol jest bardzo dobrym lekiem przeciwbakteryjnym. W klasycznych podziałach farmakologicznych nazywa się go chemioterapeutykiem, dlatego że antybiotyki według niektórych klasyfikacji są to substancje, które są wytwarzane przez mikroorganizmy, na przykład przez grzyby, które dzięki temu chronią się przed inwazją bakterii. Ewentualnie są wytwarzane chemicznie, ale w oparciu o podstawową cząsteczkę wytwarzaną przez bakterie. Biseptol jest zupełnie sztucznym produktem, ale tak naprawdę dzielenie tych substancji przeciwbakteryjnych na chemioterapeutyki, antybiotyki, moim zdaniem nie ma istotnego sensu. Bo jeżeli bym zadał Państwu pytanie, czy ciprofloksacyna jest antybiotykiem, to większość z Was zapewne odpowie, że tak, ale ona spełnia kryteria chemioterapeutyku. A więc myślę, że to rozdzielanie tak naprawdę nie ma żadnego istotnego sensu w takim naszym codziennym postępowaniu. Jeżeli mówimy o leczeniu antybiotykami, to musimy wziąć pod uwagę kilka zasad tak zwanej racjonalnej antybiotykoterapii. Kilka zasad, które prowadzą do skuteczności leczenia, do jak największej jego efektywności. Proszę Państwa, jeżeli chcemy w ogóle racjonalnie działać przeciw bakteriom, to musimy wcześniej rozpoznać zakażenie. I u chorych na mukowiscydozę przyjmujemy ogólną zasadę, że każdy taki pacjent powinien mieć regularnie wykonywane badania bakteriologiczne. Co to znaczy regularnie? Proszę Państwa, przed wystąpieniem zakażenia przez Pseudomonas aeruginosa, czy przed przejściem tego zakażenia w formę przewlekłą, na pewno nie rzadziej niż co 3 miesiące, a zaleca się, żeby od 1 do 2 miesięcy. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza w odniesieniu właśnie do pałeczki ropy błękitnej, dlatego że pozwolenie na to, aby ta bakteria żyła sobie w naszych drogach oddechowych, pozwolenie na to, żeby ona dostosowała się do środowiska oskrzeli chorego człowieka, powoduje, że zachodzą w niej pewne zmiany, które sprawiają, że po pewnym czasie takie zakażenie jest bardzo trudne do wyleczenia, bardzo trudno tą bakterię całkowicie zlikwidować i praktycznie biorąc na pewnym etapie staje się to niemożliwe. Dlaczego robimy badania bakteriologiczne? Ano przede wszystkim po to, abyśmy wiedzieli, jaka jest flora bakteryjna chorego, jaka jest jej lekowrażliwość,
no i właśnie dla wczesnego wykrywania zakażenia układu oddechowego. Materiały do badań mikrobiologicznych mogą być przeróżne. Mówimy tutaj oczywiście o materiałach z układu oddechowego, albowiem tam dochodzi do zakażenia u chorych na mukowiscydozę. Takim optymalnym materiałem, który byłby bardzo, bardzo przydatny, ale jest niestety trudny do pozyskania i wymaga metod inwazyjnych, są popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe, które uzyskujemy w czasie bronchoskopii, wprowadzając do oskrzeli roztwór jałowy i soli fizjologicznej, odsysając go następnie i w takich popłuczynach, jak określamy ten odsysany materiał, są prowadzone badania mikrobiologiczne. Krwocina, jeżeli jest odkrztuszana samoistnie, to jest bardzo dobrze. Jeżeli jest krwociną indukowaną, a więc na przykład po inhalacji soli hipertonicznej, ale jest faktycznie materiałem pochodzącym z dolnych dróg oddechowych, również jest bardzo, bardzo przydatnym materiałem do diagnostyki mikrobiologicznej. Niestety, u najmłodszych chorych, u chorych, którzy nie odkrztuszają, którzy nawet pomimo prób indukcji krwociny nie wykrztuszą niczego, pozostaje nam tylko i wyłącznie wykonywanie wymazów. Wymaz z gardła, czyli takie przejechanie wymazówką po migdałkach podniebiennych, po tylnej ścianie gardła, jest metodą często wykorzystywaną w Polsce. Wymaz kaszlowy jako wyszczególniana metoda w piśmiennictwie, ale tak naprawdę zawsze staramy się, żeby nawet przy tym standardowym wymazie z gardła pacjent zakaszlał, tak żeby była szansa choć na troszkę bakterii, które z powietrzem wydychanym z oskrzeli osadzają się na takiej wymazówce. Wymaz z nosa może być czasem pomocny, ale tak naprawdę nie chodzi nam o przedsionek nosa, tylko raczej o nosogardło. Za chwilkę zobaczymy dalej, na czym to polega. Treść odessana z nosa w niektórych przypadkach może mieć zastosowanie i treść odessana z zatok, ale to tylko u tych chorych, u których jest wykonywane nakłucie zatok, metoda stosunkowo rzadko wykorzystywana. Wspomniałem o wymazie z nosogardła. Proszę Państwa, widzicie tutaj na tym schemacie, jak głęboko należy wprowadzić taką wymazówkę. To u człowieka dorosłego jest około 10-14 cm, żebyśmy sięgnęli miejsca, w którym jest migdałek gardłowy, czyli nie z samego początku, z tak zwanych nozdrzy przednich, ale raczej tutaj z okolicy właśnie migdałka gardłowego, czyli tej nosowej części gardła. Tej części, która znajduje się powyżej podniebienia miękkiego. Optymalnym badaniem, jak wspomniałem, jest treść oskrzelowa czy popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe, krwocina i treść zapodnoprzynosowy. Natomiast ten materiał dostępny na co dzień to właśnie wymazy z gardła czy wymazy kaszlowe. Musimy, proszę Państwa, pamiętać o tym, że drogi oddechowe człowieka nie są jałowe. Tam zawsze u każdego z nas są bakterie, bakterie naturalnie obecne, które występują u praktycznie biorąc wszystkich zdrowych ludzi. Ich liczba, ich skład gatunkowy mogą się zmieniać. Natomiast do takich najważniejszych przedstawicieli tej naturalnej flory należy Streptococcus viridans, czy Moraxella catarrhalis, czy Staphylococcus epidermidis, Streptococcus salivarius. Jeżeli Państwo macie na wyniku badania mikrobiologicznego te gatunki bakterii, w większości sytuacji one nie będą dla człowieka również chorego na mukowiscydozę w żaden sposób szkodliwe. Zwróćcie uwagę, że do tej naturalnej flory górnych dróg oddechowych zalicza się również grzyb Candida albicans, który często budzi różnego rodzaju niepokój u Państwa, którzy widzicie na wyniku wymazu z gardła wzrost Candida albicans. Tym patogenem tak naprawdę nie ma się co przejmować. On może dawać na przykład rozwój pleśniawek w drogach oddechowych wtedy, kiedy prowadzimy antybiotykoterapię. Dlatego, proszę Państwa, że flora górnych dróg oddechowych to jest element tak naprawdę odporności na zakażenia. Te nasze oswojone, mówiąc w cudzysłowie, bakterie chronią w pewnym sensie układ oddechowy przed zakażeniem przez te bakterie, które są dla nas potencjalnie szkodliwe. A tak naprawdę ta naturalna flora górnych dróg oddechowych występuje głównie w górnym piętrze układu oddechowego, czyli w gardle, w nosogardle, w nosie. Natomiast w dolnych drogach oddechowych również spotykamy bakterie, spotykamy je w bardzo niewielkich ilościach. W takich rutynowo stosowanych metodach diagnostyki mikrobiologicznej
nie stwierdzamy zwykle wzrostu istotnej flory bakteryjnej w popłuczynach rozstrzelowo-pęcherzykowych. Jeżeli uzyskujemy materiał z dolnych dróg oddechowych, to wówczas bardzo ważnym etapem diagnostyki mikrobiologicznej jest wykonanie badania mikroskopowego. Badania, które pozwoli nam ocenić, czy faktycznie dla przykładu odkrztuszona pochwocina pochodzi z tychże dolnych dróg oddechowych. W zależności od tego, ile tam jest granulocytów obojętnochłonnych, czy są tam nabłonki płaskie, czy są tam nabłonki urzęsione, czy są tam makrofagi, możemy mówić, że dany materiał jest prawidłowo pobrany, albo na przykład stwierdzić, że tak naprawdę pochwocina, którą pacjent nam oddał do badania, nie jest pochwociną, czyli materiałem pochodzącym z dolnych dróg oddechowych, a tylko i wyłącznie śliną, która pochodzi z jamy ustnej. Proszę Państwa, taki przykład wyglądu mikroskopowego treści oskrzelowej. Macie Państwo na tym slajdzie, widać tutaj komórki urzęsione, widać tutaj makrofagi, widać tutaj neutrofile, czyli komórki, które normalnie występują w dolnych drogach oddechowych. To rozróżnienie między pochwociną a śliną jest bardzo, bardzo istotne, dlatego że tak naprawdę ślina o niczym nam nie mówi. No, jeżeli tam stwierdzimy Pseudomonas aeruginosa, to oczywiście jest to wynik już istotny i bardzo niepokojący i taki, który bierzemy pod uwagę. Ale jeżeli wyhodujemy tam tylko i wyłącznie na przykład gronkowca złocistego, to już niewiele nam to mówi, czy faktycznie doszło do zakażenia dolnych dróg oddechowych, czy też nie. No i dla przykładu ślina wygląda właśnie tak, gdzie macie Państwo duże komórki nabłonka płaskiego, gdzie macie bardzo liczne te drobne tutaj kreski. To jest właśnie ta flora górnych dróg oddechowych, bardzo liczne bakterie, ale tak naprawdę nie mające znaczenia patogennego. Ślina jest materiałem niemiarodajnym do badania zakażenia dolnych dróg oddechowych. Proszę Państwa, ocena mikroskopowa odkrztuszonej pochwociny pozwala nam na szybkie uzyskanie informacji o możliwych bakteriach, które zakażają dolne drogi oddechowe. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku jakichś ciężkich infekcji o szybkim przebiegu. Jeżeli widzimy, że w pochwocinie, która jest oglądana w ciągu kilku godzin od pobrania, mamy ziarniaki o morfologii gronkowca, już to może ukierunkować dobór antybiotykoterapii. Jeżeli mamy pałeczki gramujenne, zwykle może nam to sugerować, że doszło do zakażenia Pseudomonas aeruginosa, czy ewentualnie przez Haemophilus influenzae. Natomiast możemy również ziarenkowce gram dodatnie obserwować o morfologii pneumokoka, które sugerują nam zakażenie tą bakterią. W przypadku dolnych dróg oddechowych i wykonywania zwłaszcza popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych, mamy możliwość robienia również posiewów ilościowych. Są to posiewy, które wymagają trochę więcej pracy od laboratorium mikrobiologicznego, które są droższe w wykonaniu, wymagają większych nakładów finansowych, stąd dość rzadko się je wykonuje. W przypadku, dla przykładu, takiego wyniku, że wyhodowano Haemophilus influenzae 4,8 razy 10 do 4 CFU na mililitr. CFU to jest tak zwana jednostka tworząca kolonię, która jest zasadniczo biorąc synonimem pojedynczej komórki bakteryjnej. A więc taki wynik mówi nam o tym, że w 1 ml badanego materiału, na przykład pochwociny, czy na przykład popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych, mieliśmy 48 tysięcy komórek tej bakterii. Te posiewy ilościowe mówią nam w pewnym sensie o tak zwanej gęstości bakterii. Ale proszę Państwa, ta gęstość może być bardzo różna. Dla przykładu Pseudomonas aeruginosa może występować nawet w liczbie 10 do 10, a więc 10 miliardów bakterii w 1 ml. Więcej bakterii w 1 ml niż ludzi na całej kuli ziemskiej. Oczywiście tak duże ilości są raczej charakterystyczne już dla bardzo ciężkich zakażeń, przy bardzo intensywnym rozwoju stanu zapalnego. Możemy się również opierać na tak zwanej szacunkowej ocenie ilościowej. Jest to metoda pośrednia, która mówi o intensywności wzrostu na płytce, gdzie laboratorium określa, że wyrosło kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt czy bardzo liczne kolonie bakteryjne. Ma ona niewielkie tak naprawdę znaczenie w ocenie wymazów z gardła i czy w wymazie wyrośnie kilka czy liczne kolonie Pseudomonas aeruginosa. To tak naprawdę nie ma jakiegoś istotnego znaczenia. Wiemy, że ta bakteria jest,
Jeżeli jest to zakażenie pierwszorazowe, musimy je leczyć. W diagnostyce mikrobiologicznej wykorzystujemy przeróżne techniki, w tym m.in. tzw. podłoża selektywne. Na wynikach z naszego ośrodka często Państwo będziecie mieli taką adnotację, że na podłożu wybiórczym Burkholderia cepacia medium, nazwa tego podłoża wybiórczego, nie stwierdzono wzrostu, czyli że wynik jest ujemny, że Burkholderii cepacji nie stwierdzono. Ale proszę Państwa, jeżeli nie zastosujemy takiego podłoża selektywnego dla Burkholderii cepacji, dla przykładu laboratorium, które nie ma specjalnego doświadczenia z chorymi na mukowiscydozę i takich podłóż po prostu nie posiada, może nie wyhodować tej szczególnej bakterii, która zostanie zdominowana przez np. Pseudomonas aeruginosa, przez gronkowca złocistego i taki wynik będzie wydany, a nie stwierdzi się wzrostu cepacji. I dla przykładu takie podłoże na płytce, to podłoże różnicujące dla Burkholderia cepacja wygląda w ten sposób. Ale jeżeli proszę Państwa na tym żółtawym, kremowym, jak to kto określi, na tej płytce wyrośnie Burkholderia cepacja, to widzicie, że kolor tego podłoża się bardzo wyraźnie zmienia na taki różowy, że rosną nam tutaj drobne kolonie bakteryjne i sama już ta zmiana podłoża sygnalizuje nam, że najprawdopodobniej mamy do czynienia ze wzrostem właśnie tego niebezpiecznego patogenu. Proszę Państwa, wracając do zasad racjonalnej antybiotykoterapii, musi być to wcześnie rozpoznane zakażenie. I pojawia się tutaj bardzo trudne i niejednokrotnie niemalże niemożliwe do jednoznacznego rozstrzygnięcia pytanie, czy u danej osoby mamy do czynienia z zakażeniem, czy mamy do czynienia z kolonizacją. Kolonizacja to zasiedlenie organizmu, czyli obecność drobnoustrojów w człowieku bez jakichkolwiek objawów klinicznych. Wspominałem o naturalnej florze górnych dróg oddechowych. Mamy również mnóstwo bakterii w naszym przewodzie pokarmowym. Każdy zdrowy człowiek ma w swoim ciele, podobno według różnych szacunków, więcej bakterii niż własnych komórek organizmu. Zatem bakterie kolonizują nasze ciało, nie powodując żadnych objawów niepożądanych. Natomiast dopiero wówczas, kiedy dochodzi do inwazji tych bakterii, dopiero wówczas możemy mówić o zakażeniu. I jest to dość trudne dla lekarza jednoznacznie rozstrzygnąć, czy to, że stwierdzamy wzrost gronkowca złocistego w wymazie z gardła, to już powinno być leczone, czy jeszcze nie. Ale o tym jeszcze troszeczkę za chwilkę. Proszę Państwa, przykład gronkowca złocistego. To jest tabela za 3 lata wykonywania takich badań przesiewowych w dwóch naszych oddziałach, gdzie głównie trafiają dzieci do diagnostyki schorzeń układu oddechowego. W większości są to dzieci przyjmowane w stanie bardzo dobrym, bez jakiegoś zaostrzenia. W olbrzymiej większości dzieci chorujące na astmę oskrzelową albo na nawracające stany zapalne układu oddechowego. Zwróćcie uwagę, że w tej grupie względnie zdrowych dzieci u ponad 55% z nich w wymazach z gardła stwierdzono wzrost gronkowca złocistego. A więc dzieci przyjmowane jako osoby względnie zdrowe były kolonizowane przez tą bakterię bardzo często. W mukowiscydozie przyjmuje się, że ten odsetek kolonizacji górnych dróg oddechowych jest jeszcze wyższy. Zakażenie zatem, czy infekcja, to zespół objawów, które powstają na skutek działania na ustrój czynników chorobotwórczych po tym, jak one przełamią nasze naturalne bariery ochronne organizmu. Dla przykładu meningokok, bakteria znana z wywoływania bardzo ciężkich posocznic, bardzo ciężkich zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych, sepsy, jest bakterią, która kolonizuje górne drogi oddechowe u bardzo wielu ludzi. Dopiero w momencie przełamania tych naszych barier ochronnych może ona wywoływać śmiertelną, ciężką chorobę. Proszę Państwa, w przypadku popłuczy naskrzydłowo-pęcherzykowych, jeżeli je wykonujemy, jeżeli uzyskujemy taki wynik, jak tutaj, że mamy 10 do 5 tego gronkowca złocistego, a więc mamy 400 tysięcy bakterii w mililitrze,
Jest to wynik jednoznacznie przemawiający za zakażeniem dolnych dróg oddechowych. Dodatkowo ocena cytologiczna, określająca nam, że jest bardzo dużo neutrofilów w tych popłuczynach ostrzelowo-pęcherzykowych, a więc że organizm odpowiada stanem zapalnym na zakażenie tego układu oddechowego, jest również no, takim czynnikiem przemawiającym za wskazaniem do intensywnej antybiotykoterapii. Zatem wcześnie rozpoznane zakażenie jako podstawa racjonalnej antybiotykoterapii i właściwy dobór antybiotyku. Proszę Państwa, tutaj na slajdzie macie wyszczególnione ważniejsze antybiotyki. Nie ma tu wszystkich z nich. Jeszcze jeden taki slajd należałoby tutaj przedstawić, żeby wymienić wszystkie dostępne aktualnie na rynku. Mamy pewne zasady doboru antybiotyków do odpowiedniego zakażenia. Optymalną terapią jest terapia celowana, czyli jeżeli wiemy, na co dany gatunek bakterii jest wrażliwy. Dlatego te powtarzane badania mikrobiologiczne, które na przykład mówią nam o tym, że ktoś jest skolonizowany gronkowcem złocistym. Jeżeli wiemy, że ten gronkowiec jest wrażliwy na antybiotyki beta-laktamowe, a więc jest to ten mniej oporny gronkowiec, wówczas wiemy, jaką grupę antybiotyków możemy zastosować w razie pojawienia się objawów klinicznych. Musimy pamiętać o tym, że część bakterii jest w naturalny sposób oporna na niektóre grupy antybiotyków i tak naprawdę ich zastosowanie w sytuacji zakażenia przez daną bakterię nie ma sensu, bo ta bakteria będzie sobie doskonale żyła, pomimo tego, że będziemy człowieka traktowali różnego rodzaju antybiotykiem. No i dla przykładu na Pseudomonas aeruginosa nie działa kotrimoksazol, a więc Biceptol czy Bactrim. Nie działają cefalosporyny pierwszej i drugiej generacji, a więc leczenie chorego zakażonego przez Pseudomonas, dla przykładu z inacefem podawanym dożylnie czy domięśniowo, nie ma sensu, bo wiadomo, że on na Pseudomonas działać nie będzie. Podobnie nie będziemy podawali dla przykładu doksycykliny, czy nie będziemy podawali amoksycyliny na leczenie zakażenia przez Pseudomonas aeruginosa. Oczywiście warto pamiętać o tym, że nie zawsze problem u chorego na mukowiscydozę musi być wywołany akurat bakterią, która zakaże jego dolne drogi oddechowe, bo chory przewlekle zakażony Pseudomonasem może złapać na przykład anginę, która będzie wywołana przez inną bakterię, na przykład Streptococcus pyogenes, na którą zwykła prosta penicylina będzie działała rewelacyjnie, nie zaburzając jednocześnie wzrostu Pseudomonas. Jest to, no, dobory antybiotyku są pewnego rodzaju sztuką. Dla przykładu Burkholderia cepacja, proszę Państwa, aminoglikozydy, a więc amikacyna, gentamycyna, tobramycyna na tą bakterię po prostu nie działają, podobnie jak kolistyna. Podobnie jak ciprofloksacyna, często podawana do ust. Jeżeli mówimy o oznaczaniu o lekowrażliwości bakterii, to musimy ją jakoś oznaczać. Mamy dwie metody. Metodę krążkowo-dyfuzyjną i metodę gradientowo-dyfuzyjną. Proszę Państwa, metoda krążkowo-dyfuzyjna polega na tym, że nakładamy na płytkę, na której rosną bakterie, tutaj widoczne w postaci tego takiego kożuszka, nakładamy krążki nasączone antybiotykiem. Antybiotyk z tych krążków przechodzi do otaczającej je pożywki, dyfundując w tejże pożywce coraz dalej. I mamy pewnego rodzaju strefy, jak Państwo widzicie, zahamowania wzrostu. Tutaj mamy czyste podłoże, tutaj bakterii nie ma, one wszystkie zostały zabite, nie dano, antybiotyk nie dał im szans na rozwój. Ale w przypadku tego antybiotyku i tego krążka widzicie, że bakterie sobie rosną przy jego brzegu. To jest przykład oporności na dany antybiotyk, czyli że antybiotyk w ogóle nie ma żadnego wpływu na rozwój bakterii. Tutaj mamy taką średnią wrażliwość, jest jakaś niewielka strefa zahamowania, jak to określamy, mierzona w milimetrach. Przy użyciu odpowiednich standardów określa się, czy ta strefa zahamowania mówi o oporności bakterii, czy o ich wrażliwości. W przypadku metody krążkowo-dyfuzyjnej uzyskujemy wyniki, które są określane jako szczep oporny, oznaczany od słowa angielskiego literą R, szczep wrażliwy oznaczany literą S i czasem używa się określeń szczep średnio wrażliwy I.
Jeżeli chcemy zrobić metodę gradientowo-dyfuzyjną, znaną pod taką handlową nazwą e-testu, jest to metoda dokładniejsza. Metoda, która ocenia nam tak zwany MIG, czyli minimalne stężenie antybiotyku hamujące wzrost danej bakterii, podawane w miligramach na litr. To jest metoda znacznie bardziej precyzyjna od tej metody krążkowo-dyfuzyjnej. Macie Państwo tutaj przykład takiego paska nasączonego antybiotykiem, nasączonego gradientowo, a więc tutaj stężenie tego antybiotyku to jest 2, a tutaj to jest 256. Widzimy, że 256 hamuje wzrost bakterii, ale już 1 w ogóle nie. Zatem to minimalne stężenie hamujące byśmy mieli gdzieś w tej okolicy, bo tutaj jeszcze są jakieś drobne kolonie, które rosną, a można przyjąć, że mniej więcej 4 to byłoby to minimalne stężenie hamujące. Na płytkę nakłada się kilka takich pasków, każdy dla innego antybiotyku i pozwalają nam one na bardzo precyzyjne określenie lekowrażliwości tych bakterii. Niestety e-testy są drogie i badanie jednego materiału, jednej płociny może niestety czasem kosztować nawet i ponad 200 zł. Stąd badania mikrobiologiczne wykonywane w ramach poradni pulmonologicznej powodują zupełną nieopłacalność udzielania świadczeń pulmonologicznych chorym na mukowiscydozę. Niestety taka jest bolesna prawda. Odpowiednia do ciężkości stanu klinicznego zakażenia droga podania. Proszę Państwa, jak możemy antybiotyki podawać? Metoda doustna najprostsza, najłatwiejsza, metoda dożylna wymagająca już dostępu do żyły, metoda inhalacyjna i jest jeszcze metoda domięśniowa, przy czym ja tutaj bardzo często mówię nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe. Podawanie domięśniowe antybiotyków jest bolesne, nie tylko w momencie podania, ale również i w godzinach czy dniach po ich podaniu. Dawki podawane w mukowiscydozie są bardzo duże i stąd ta metoda domięśniowa jest stosowana naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Proszę Państwa, drogi podania antybiotyków zależą nie tylko od naszego wyboru, ale również od pewnych cech, które narzucają drogę podania. Dla przykładu, antybiotyk nie musi się wchłaniać z przewodu pokarmowego. Amikacyny, czyli biodacyny, nie podamy doustnie, dlatego że ona przejdzie przez nasz przewód pokarmowy, nie wchłonie się do krwi. Jeżeli nie mamy form leku dostępnych do podawania na przykład wziewnego, to dla przykładu kloksacyliny, czyli syntarpenu, nie podamy wziewnie, bo po prostu takich form nie ma. Wielkość podanej dawki, duże objętości uniemożliwiające podanie domięśniowe, o czym wspominałem wcześniej. Tolerancja leku. Dla przykładu próby podawania niektórych penicylin w formie inhalacyjnej, na przykład karbenicyliny, powodowały bardzo intensywne reakcje skurczowe, oskrzeli duszność występującą po takiej formie podania i stąd uniemożliwiały podawanie tą drogą. Proszę Państwa, musimy również osiągnąć terapeutyczne stężenie leku w ognisku zakażenia, czyli żeby stężenie antybiotyku tam, gdzie dochodzi do zakażenia, w przypadku chorych na mukowiscydozę w drogach oddechowych w płucach, było przynajmniej równe, a jeszcze lepiej większe, im większe, tym lepiej, niż to minimalne stężenie hamujące, o jakim wspominałem przy e-testach. Proszę Państwa, to terapeutyczne stężenie antybiotyku w miejscu zakażenia jest dość problematyczne w odniesieniu do układu oddechowego. Antybiotyk musi zostać wchłonięty przy podaniu doustnym z przewodu pokarmowego, potem po przejściu do krwi jest transportowany do płuc i do oskrzeli, ale musimy pamiętać o tym, że dla wielu antybiotyków odsetek leku, który, albo inaczej stężenie leku, jakie osiągamy w treści oskrzelowej, jest znacznie niższe, wynoszące nawet kilka do kilkunastu procent tego stężenia, jakie osiągamy w krwi żylnej. Zatem chcąc uzyskać duże stężenie, równe lub większe temu minimalnemu stężeniu hamującemu, musimy podawać wysokie dawki. Te wysokie dawki zapewnia nam natomiast podawanie leku w formie inhalacyjnej. Jedną z zalet tej metody podawania leku
jest właśnie osiąganie bardzo wysokich stężeń leku, które nie są możliwe do uzyskania przy innych formach podaży. Stężenia tobramycyny podawanej w ziewnie potrafią być kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy wyższe niż te, które osiągamy podając lek dożylny. Proszę Państwa, wysokie dawki antybiotyków w leczeniu zmian płucnych w mukowiscydozie jest to powszechnie przyjęta zasada. To na tą wysokość dawek wymaganą do leczenia zakażenia układu oddechowego wpływa zarówno miejsce zakażenia, jak i pewne odmienności farmakokinetyki, które powodują, że antybiotyki są znacznie szybciej usuwane z organizmu, znacznie szybciej spada ich stężenie w organizmie niż u ludzi z innymi jednostkami chorobowymi. Wreszcie niska wrażliwość bakterii typowych dla chorych na mukowiscydozę, a więc głównie pseudomonas aeruginosa, ale i gronkowca złocistego. W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że dawkowanie w mukowiscydozie jest porównywalne ze stosowanym w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, a więc jest dawkowaniem generalnie biorąc bardzo, bardzo wysoki. Jakie te dawki stosować? Proszę Państwa, zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy obowiązujące, opracowane przed 7 laty przez Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy, jak do tej pory jeszcze nieaktualizowane, mówią, podają bardzo precyzyjnie te wszystkie dawki, drogi podania itd. Zalecenia są dostępne w internecie, każdy je może sobie znaleźć. No i proszę Państwa, dla przykładu amikacyna, sztandarowy antybiotyk w leczeniu zakażeń przez pseudomonas, podajemy 20 do 35 mg na kilogram masy ciała na dobę w jednej do trzech dawek, czyli tą dawkę dobową dzielimy na jedną lub trzy dawki, w tej chwili praktycznie wyłącznie jedną na dobę podajemy. I tak dla wielu, wielu kolejnych antybiotyków mamy podobne informacje. Dla przykładu ceftazydyn, również bardzo często wykorzystywany w leczeniu zakażeń pseudomonas, podawany dożylnie w dawkach 250, nawet 300 mg na kilogram masy ciała, dzielony na 3-4 dawki, podawane co 6 do 8 godzin, z maksymalną dawką dobową 12 gram. Ciprofloksacyna podawana doustnie, nawet w dawce do 50 mg na kilogram masy ciała, w maksymalnej dawce dobowej 2 gramy. Proszę Państwa, dla każdego z tych antybiotyków mającego zastosowanie w leczeniu chorych na mukowiscydozę są podane te dawki. Można je znaleźć w internecie, można je ewentualnie swojemu lekarzowi rodzinnemu na przykład pokazać, no bo też nie do końca może ta wiedza jest taka powszechna. Tobramycyna 10 do 12 mg na kilogram masy ciała w jednej dawce dobowej. Proszę Państwa, do zasad racjonalnej antybiotykoterapii należy również optymalny czas terapii. Tak naprawdę mówi się o tym, że leczenie powinno być szybkie, mocne, możliwie krótkie, ale wystarczająco długie. Niestety nie ma jak do tej pory określonych na podstawie kontrolowanych badań klinicznych określonego czasu leczenia chorego na mukowiscydozę. Przyjmuje się, że zaostrzenie oskrzelowo-płucne powinno być leczone nie krócej niż 10 dni, przeciętnie około 14 dni. Są chorzy, którzy wymagają leczenia na przykład 20 czy 28-dniowego. Natomiast taka metaanaliza prowadzona w ramach inicjatywy Cochrane nie wykazała, żeby jakieś optymalne zalecenia w kwestii długości tego leczenia dożylnego były publikowane, były określone. Zatem staramy się leczyć możliwie jak najkrócej, ale na tyle długo, aby uzyskać konkretny efekt. Eradykacja patogenu, czyli wyleczenie zakażenia, zniszczenie zakażenia, cofnięcie zakażenia, brak bakterii, to w mukowiscydozie jest bardzo duże wyzwanie i tak naprawdę ma zastosowanie przede wszystkim przy pierwszym zakażeniu przez pseudomonas aeruginosa. Proszę Państwa, jeżeli u pacjenta, u którego nigdy wcześniej nie stwierdzaliśmy pseudomonas aeruginosa, albo po kilku latach przerwy w hodowaniu tej bakterii ona pojawia się znowu, to wówczas podejmujemy próbę
eradykacji, czyli zniszczenia, czyli przejścia chorego w stan, w którym nie jesteśmy w stanie tej bakterii wykryć. Zwróćcie uwagę, że w 19 wymienionych tutaj badaniach określających skuteczność takiej eradykacji stwierdzano skuteczność tego działania między 80 a 100%. Czyli nawet u 100% chorych, u których po raz pierwszy stwierdzono pseudomonas aeruginosa, udawało się tą bakterię zniszczyć. Ale zwróćcie również uwagę na średni czas nawrotu zakażenia. Po 7 do 26 miesiącach, czyli od 7 miesięcy do 2 lat mniej więcej, zakażenie nawracało, ale nawracało również w zależności od określonej grupy, od 12 do 100% chorych. A więc w dużej grupie pacjentów ta wczesna eradykacja ma szansę na powodzenie, ma szansę na zniszczenie bakterii i danie choremu kolejnych lat pozbawionych tej bakterii, a tym samym daje zmniejszenie nasilenia stanu zapalnego, daje przeprodukowanie w kwestii czasu życia. Proszę Państwa, mówimy o różnych modelach leczenia zakażeń przez pseudomonas aeruginosa. Widzicie tutaj taki model kopenhaski, czyli metodę stosowaną w Danii w pewnym okresie, gdzie przy pierwszorazowej izolacji pseudomonas stosowano kolistynę 2 razy po 1 milion jednostek inhalacji oraz ciprofloksacynę przez 3 tygodnie. Jeżeli po raz drugi izolowano, powtarzano te dawki. Jeżeli po raz trzeci dawano wyższe dawki kolistyny, dawano dłuższe leczenie ciprofloksacyną. Jest to jeden ze schematów, ale tak naprawdę, proszę Państwa, w tej chwili jest ogólne zalecenie, że eradykacja pseudomonas aeruginosa przy pierwszym zakażeniu jest ze wszech miar zalecana. Rekomenduje się leczenie tobramycyną podawaną w ziewnie przez 28 dni, 2 razy po 300 mg. W Polsce niestety ta metoda jest słabo dostępna, dlatego że tobramycyna nie jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a koszt jednego opakowania to w dobrej aptece, która pójdzie na współpracę z państwem i nie narzuci zbyt wysokiej marży, jest to około 5,5 tysiąca złotych. Jak do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje w tym wskazaniu tobramycyny dla chorych na mukowiscydozę. Natomiast, proszę Państwa, również podsumowanie z tego opracowania sprzed 3 lat, optymalny sposób antybiotykoterapii eradykacyjnej pozostaje nieznany. W Polsce stosujemy najczęściej kolistynę z ciprofloksacyną, czyli model zbliżony do pokazywanego wcześniej modelu duńskiego. Stosujemy również leczenie dożylne. Tutaj podejście jest różne w zależności od ośrodka, w zależności od lekarza. Proszę Państwa, co do gronkowca złocistego, wspominałem o powszechnym występowaniu kolonizacji w drogach oddechowych, w górnych drogach oddechowych. Jak widzicie, takie opracowanie z Wielkiej Brytanii wykazywało, że u nich 66% dzieci z mukowiscydozą miało skolonizowane górne drogi oddechowe, ale u 32% dzieci bez mukowiscydozy również stwierdzono obecność tej bakterii. Gruntowiec złocisty nie jest jakby znaczącą przyczyną chorobowości i śmiertelności, niemniej jednak powoduje on również uszkadzanie dróg oddechowych i można powiedzieć, że w pewnym sensie toruje drogę do zakażenia przez pseudomonas aeruginosa. Z tych względów zaleca się wczesne leczenie i próby eradykacji tego zakażenia. Czy leczyć chorego, u którego tylko i wyłącznie w wymiarze z gardła przy braku jakichkolwiek objawów stwierdzanych gronkowca złocistego, pozostaje kwestią dyskusyjną. Ja osobiście w takich sytuacjach sięgam po antybiotyk dość chętnie. Proszę Państwa, czyli cele antybiotykoterapii w przebiegu mukowiscydozy. To przede wszystkim eradykacja patogenów we wczesnych zakażeniach, przewlekłe leczenie powstrzymujące w przypadku, kiedy już zakażenie jest zakażeniem przewlekłym i leczenie zaostrzeń choroby oskrzodowo-płucnej wywoływanych nasileniem stanu zapalnego, stanu bakteryjnego. Kiedy leczymy antybiotykiem,
Zaostrzenie. Kiedy rozpoznajemy zaostrzenie w przebiegu mukowiscydozy? Proszę Państwa, opieramy się tutaj na objawach klinicznych, takich, które każdy z Was może u siebie zaobserwować, czyli wzmożony kaszel. Ktoś, kto kaszlał kilka, kilkanaście razy na dobę, zaczyna kaszleć intensywnie, zaczyna kaszleć w nocy, zaczyna wykrztuszać większej ilości pochociny. Ta pochocina zmienia swój wygląd z jakiejś przejrzystej, białawej, żółtawej na zielony czy brązowy. Oczywiście no, pojawienie się gorączki jest już takim objawem typowym zakażenia, ale jeżeli mamy utratę łaknienia, utratę apetytu, spadek masy ciała bądź brak przyrostu masy ciała, zwłaszcza u małych dzieci, jeżeli zaczynamy bardziej się męczyć, jeżeli zaczynamy szybciej oddychać, to są to już objawy zaostrzenia ze strony układu oddechowego. Jeżeli lekarz stwierdzi nowe zmiany osłuchowe, jeżeli stwierdzimy pogorszenie wskaźników spirometrycznych, w badaniu mechaniki wentylacji, jeżeli stwierdzimy obniżenie wysycenia tlenem krwi tętniczej, czy jakieś nowe zmiany na radiogramie klatki piersiowej, to wszystko pozwala nam na rozpoznanie zaostrzenia. W takiej sytuacji możemy zastosować antybiotykoterapię doustną i tutaj dla dwóch tych patogenów głównych, czyli gronkowca złocistego i hemofilusa influenzae, podano kilka takich typowo stosowanych antybiotyków. Kloksacylina jest antybiotykiem o najwyższej skuteczności względem gronkowca złocistego. Ona akurat na hemofilus influenzae działać nie będzie. Niestety w codziennej praktyce bywa tak, że podajemy kloksacylinę, czyli w Polsce dostępną pod nazwą syntarpen. Podajemy ją choremu na mukowiscydozę z niewielkim efektem. Wtedy musimy sięgnąć po inne antybiotyki, teoretycznie przynajmniej mniej skuteczne, ale często w praktyce okazuje się, że zmiana z kloksacyliny na przykład na cefadroksyl, czyli znany pod nazwą Duracefu chociażby, daje efekt. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Pseudomonas aeruginosa, czy MRSA, czy Burkholderia cepacja, tutaj w praktyce leczenia zaostrzeń zmian skrzydłowo-płucnych pozostaje nam praktycznie wyłącznie droga dożylna, stosowana, jak wspomniałem, 10 do 14 dni zwykle według standardu. Najczęściej stosujemy dwa antybiotyki, kojarząc zwykle aminoglikozy z tak zwanym antybiotykiem beta-laktamowym, a więc penicyliną, szeroko rozumianymi penicylinami, czy cefalosporynami, czy karbapenemami. Wysokie dawki antybiotyków, no o tym wspominałem już wcześniej. Proszę Państwa, w przypadku leczenia zakażenia przez Pseudomonas aeruginosa możemy tutaj mieć różne podejście w zależności od tego, czy mamy do czynienia z tą wczesną kolonizacją, czy z kolonizacją przewlekłą, czy z zaostrzeniem. Jak widzicie, wczesna kolonizacja, antybiotyk dożylny nie jest wymagany. Natomiast stosujemy zwykle albo antybiotyk wziewny, albo antybiotyk doustny, albo oba razem. W zaostrzeniach tak naprawdę antybiotyk inhalacyjny zwykle nie jest stosowany, dlatego że najczęściej zaostrzenie wynika z przewlekłej kolonizacji, a standardem jest przewlekła wziewna antybiotykoterapia w przypadku tejże przewlekłej kolonizacji, a więc zaostrzenie pomimo podawania antybiotyku wziewnego wymaga podania antybiotyku w formie dożylnej. Proszę Państwa, przypominając sobie jeszcze raz zasady racjonalnej antybiotykoterapii, o których mówiłem przez cały dzisiejszy wykład, musimy mieć świadomość tego, że antybiotyki powodują rozwój oporności bakterii. Jeżeli u chorego mamy, tak jak wspominałem wcześniej, na przykład 10 miliardów bakterii w 1 mililitrze, to wśród tych 10 miliardów może się znaleźć jedna, dwie czy tysiąc bakterii, które w naturalny sposób podlegają mutacjom i których aparat genetyczny spowoduje, że nie będą wrażliwe na dany antybiotyk. To spowoduje, że jeżeli podamy takiemu choremu antybiotyk, zniszczymy wszystkie bakterie wrażliwe, ale ta jedna czy tysiąc niewrażliwych zacznie się rozmnażać i zajmie jakby miejsce tych bakterii, które były wrażliwe. Wiemy również o tym, że bakterie przekazują między sobą geny oporności. Tutaj ta oporność może przechodzić z różnych gatunków na inne gatunki i każde podawanie antybiotyku, zwłaszcza podawanie długotrwałe, powoduje wcześniej czy później rozwój oporności i to
jest przyczyną trudności w leczeniu u chorych już w ciężkich stanach, bardzo zaawansowanej chorobie odkrzylowo-płucnej, gdzie trzeba antybiotyki podawać często, ratując tym samym życie chorego. Niemniej jednak musimy się wówczas liczyć z antybiotykoopornością. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku chociażby przewlekłego stosowania antybiotyków, takich jak azytromycyna. To jest antybiotyk, który stosujemy nie ze względu na jego właściwości bakteriobójcze, ale ze względu na działanie przeciwzapalne, które powoduje bardzo korzystne efekty w drogach oddechowych chorych na mukowiscydozę. Niemniej jednak, jeżeli choremu, który jest zakażony zarówno gronkowcem złocistym, jak i pseudomonas aeruginosa, będziemy przewlekle podawać azytromycynę, musimy się liczyć z tym, że w dość krótkim czasie gronkowiec złocisty stanie się oporny na grupę antybiotyków zwaną makrolidami, do których należy m.in. azytromycyna. Tak naprawdę nie leczymy zakażeń gronkowcem złocistym stosując makrolidy i stąd jakby nie przejmujemy się, jeżeli tak można to określić, tym nabywaniem lekooporności gronkowców złocistych na azytromycynę. Tutaj jakby korzyść osiągana z przewlekłego leczenia przeciwzapalnego jest zdecydowanie większa niż nabywanie tej oporności przez gronkowca. Natomiast w obecności azytromycyny pseudomonas staje się zdecydowanie wrażliwszy na inne antybiotyki, te, które są w naturalny sposób na niego działające, dla przykładu czy to bramycyna, czy ceftazydyn, będzie skuteczniej działał na pseudomonas w obecności właśnie azytromycyny. Proszę Państwa, ryzyko selekcji tych szczepów lekoopornych bardzo zależy od tego, jakie antybiotyki podajemy. Dla przykładu pseudomonas aeruginosa, jeżeli będziemy stosowali ciprofloxacynę, a więc fluorochinolony, będzie bardzo duże ryzyko rozwoju lekooporności na tą grupę antybiotyków. Podobnie na tienam czy neropenem dość szybko może się rozwinąć lekooporność. W przypadku chociażby gronkowca złocistego mniejsze ryzyko mamy w przypadku podawania na przykład piperacyliny z tazobaktanem, ale już duże przy trzeciej generacji cefalosporyn, a więc na przykład ceftazydyny. Proszę Państwa, nadużywanie antybiotyków, jeżeli to w ogóle jest możliwe w mukowiscydozie, sprzyja narastaniu lekooporności. Zdecydowanie szybciej ta lekooporność narasta wśród szczepów szpitalnych. Im dłużej pacjent przebywa w szpitalu, im dłużej jest leczony, tym jest większe ryzyko rozwoju tejże lekooporności. Ale również jeżeli podajemy antybiotyk w zbyt niskiej dawce, to również wówczas ryzykujemy rozwój tych lekoopornych bakterii. Stąd bardzo duże znaczenie odpowiednich dawek w przypadku mukowiscydozy. Proszę Państwa, najczęstsze błędy w antybiotykoterapii to nie tylko w leczeniu chorych na mukowiscydozę, ale również w leczeniu każdego człowieka, który trafia do lekarza, to jest przede wszystkim zbyt niska dawka. To jest zły wybór antybiotyku, a więc taki, który nie pokrywa spektrum drobnoustrojów powodujących zakażeń. Czyli jeżeli leczymy chorego zakażonego gronkowcem i pseudomonasem antybiotykiem, który działa tylko na jedną z tych bakterii, niestety wtedy ryzykujemy rozwój lekooporności, brak efektywności naszego leczenia. Wreszcie zbyt szerokie spektrum zastosowanego antybiotyku. Dla przykładu takim sztandarowym przykładem jest leczenie anginy. Angina jest wywoływana przez streptokokus pyogenes, bakterię wrażliwą na penicylinę i podawanie jakiegoś antybiotyku o szerokim spektrum działania, jakiś Augmentin, Zinat, tak naprawdę w tym wskazaniu nie ma żadnego sensu. Nie będzie skuteczniejsze, a będzie tak naprawdę niszczyło florę bakteryjną, tą naszą naturalną, będzie powodowało rozwój potencjalnej lekooporności. Jeżeli nie mamy informacji o skuteczności leków terapii określonego zakażenia, dla przykładu wchodzą na rynek nowe antybiotyki, ale nie mamy jeszcze żadnych danych na temat tego, czy w mukowiscydozie one mogą być skuteczne, wtedy staramy się ich nie stosować do momentu zebrania jakichś większego doświadczenia w tym zakresie. Jeżeli zbyt długo stosujemy antybiotyk, co też w mukowiscydozie czasami jest bardzo trudne do jednoznacznego określenia czasu tej terapii, wówczas również możemy prowadzić do niepowodzenia naszej terapii czy do rozwoju lekooporności.
I wreszcie, jeżeli leczymy antybiotykiem, na przykład infekcję wirusową, kiedy zastosowanie antybiotyku tak naprawdę nie jest potrzebne, nie ma żadnego znaczenia dla leczenia danej osoby. Proszę Państwa, tak w skrócie by wyglądało to, co chciałem Państwu powiedzieć na temat antybiotykoterapii w mukowiscydozie. Chciałem również tutaj odpowiedzieć w tej chwili na kilka pytań. Serapia marcescens, pałeczka cudowna. Tak, no niektórzy mówią, że krwawiące hostie na przykład były spowodowane zakażeniem czy kolonizacją przez tą bakterię tychże hostii. Ona ma takie czerwone zabarwienie, mogące przypominać właśnie krew. Jak jest znaczony pseudomonas śluzowy? U mnie na wypisie zawsze mamy tylko napisane pseudomonas. Proszę Państwa, to jest właśnie kwestia jakości laboratorium, które wykonuje badanie. Powinno być to określone, czy pseudomonas jest szczepem śluzowym, czy nieśluzowym. Generalnie, jeżeli mamy do czynienia ze szczepami śluzowymi, to najprawdopodobniej takie zakażenie jest już zakażeniem przewlekłym, albowiem przejście szczepu tak zwanego szorstkiego w szczep śluzowy zwykle wymaga dłuższego okresu czasu, od kilku miesięcy do kilkunastu lat. Zatem ta informacja o szczepie śluzowym mówi nam między innymi o tym, że będzie on trudniejszy do leczenia. Zwykle w takich sytuacjach stosujemy nieco dłuższą antybiotykoterapię, stosujemy nieco wyższe dawki antybiotyków. U różnych lekarzy spotykamy się z różną interpretacją wyników posiewu. Jedni przy trzech plusach pseudomonasa zalecają antybiotykoterapię, inni natomiast nie. Jak powinno wyglądać leczenie w przypadku zakażenia pseudomonas? Proszę Państwa, tak jak wspominałem, będzie to zależało od tego, czy mamy tak naprawdę objawy kliniczne tego zakażenia. Jeżeli zakażenie jest przewlekłe, to poza leczeniem inhalacyjnym będziemy leczyli tylko zaostrzenia, a więc będziemy się opierali na objawach klinicznych u pacjenta. Jeżeli jest to zakażenie przewlekłe i leczymy się inhalacyjnie, to leczymy się przewlekle. I w takiej sytuacji to przewlekłe leczenie, przewlekła antybiotykoterapia wzięgna jest jak najbardziej zalecana. Stosujemy tutaj albo tobramycynę, albo kolistynę. To są dwa antybiotyki w tej chwili powszechnie wykorzystywane. Dochodzą jeszcze nowsze leki, takie jak na przykład Astreonam w formie inhalacyjnej. Lada moment będziemy mieli dostępną lewofloksacynę również w formie inhalacyjnej. Tych antybiotyków do leczenia wziewnego zakażenia, przewlekłego zakażenia przez Pseudomonas aeruginosa zaczyna się pojawiać na rynku coraz więcej. Natomiast tak naprawdę te plusy, czy tam stwierdzenie, że liczne, czy że nieliczne bakterie, to z mojego punktu widzenia nie ma zasadniczego znaczenia. Jeżeli mielibyśmy wyniki ilościowe, to wtedy ewentualnie można byłoby brać taki wynik pod uwagę przy decyzji o antybiotykoterapii w przypadku narastania miana tychże bakterii. Załóżmy, mielibyśmy 10 do 3 jako taki standard, a w jakimś tam badaniu pojawia się 10 do 6. Jeżeli dodatkowo byłyby jakiekolwiek objawy zaostrzenia, nawet niezbyt liczne, nie będące normalnie wskazaniem do leczenia antybiotykiem, wtedy można byłoby ewentualnie rozważać zastosowanie takiego leczenia. Leczenie doustne w przypadku przewlekłego zakażenia pseudomonasem tego się nie zaleca, właśnie choćby ze względu na szybki rozwój lekooporności tej bakterii na ceftriaksona. Gentamycyna w inhalacji czy w taki sposób leczy się gronkowca. Można zastosować gentamycynę jak najbardziej. Gronkowiec jest zwykle wrażliwy na ten antybiotyk. W formie inhalacyjnej osiągamy wysokie stężenia w drogach oddechowych, stąd może być to bardzo, bardzo pomocne w leczeniu zakażenia. Natomiast pamiętajcie Państwo o tym, że gentamycyna nie występuje na rynku w formie przystosowanej do inhalacji. Decyzja o podawaniu preparatów dożylnych
No, tak naprawdę należy do, zależy może od pewnego ustalenia między lekarzem a rodzicami, gdzie często sugerujemy podawanie gentamycyny, ale tak naprawdę dajemy to poza tak zwanymi wskazaniami wyszczególnionymi w charakterystyce produktu leczniczego. A więc jest to, no mówiąc obrazowo, rodzaj eksperymentu medycznego, robionego do tej pory już tak wiele razy, że trudno to traktować tak naprawdę jako eksperyment, no niemniej jednak nie jest to działanie zarejestrowane. Nawiązując do modelu leczenia Pseudomonas, u syna lekarz zalecił stałe podawanie kolistyny 2 razy dziennie po 2 miliony jednostek, natomiast bardzo rzadko zapisuje antybiotyki doustne, właściwie na nasze żądanie, czy sama kolistyna wystarczy. Proszę Państwa, to jest znowu leczenie przewlekłe, przewlekłe leczenie podtrzymujące. Kolistyna ma za zadanie zmniejszać ilość bakterii, zmniejszać tym samym nasilenie stanu zapalnego wywoływanego tym przewlekłym zakażeniem i sama kolistyna jest tak naprawdę podstawą tego leczenia. Antybiotyki doustne tak naprawdę stosujemy tylko w momencie jakiegoś nasilenia dolegliwości. Czyli jeżeli chory, który na okrągło bierze kolistynę, na przykład zaczyna więcej kaszleć, zaczyna więcej odkrztuszać, zmienia się kolor wydzieliny, zaczyna się jakaś gorączka, to wówczas podajemy ciprofloksacynę, bo jest to jedyny antybiotyk doustny możliwy do zastosowania w przypadku zakażenia przez Pseudomonas aeruginosa. Na inne antybiotyki ta bakteria jest bakterią oporną. Naprzemienne podawanie kolistyny w dawce 2 razy dziennie. Momencik, momencik. I to bramycyny w eradykacji wczesnego zakażenia Pseudomonas aeruginosa. Proszę Państwa, moja opinia na ten temat, że tak powiem, nie ma znaczenia. Specjalnych doświadczeń w eradykacji akurat stosowania takiego naprzemiennego podawania ja osobiście nie mam. Jest bardzo prawdopodobne, że taka metoda spowoduje eradykację. Dlatego, że jak Państwo widzieliście w tych zaleceniach, jakie podawałem w trakcie wykładu, już 28-dniowe leczenie dobramycyną u dużej grupy chorych powodowało tąże eradykację. Jeżeli przeciągnęlibyśmy leczenie o kolistynę, czy jeszcze o kolejny raz dobramycyny, no to wtedy jakby zyskujemy większe prawdopodobieństwo tejże eradykacji. Proszę o opinię co do eradykacji zakażenia Pseudomonas kolistyną 2 razy 2 miliony plus ciprofloksacyna przez 3 miesiące. Proszę Państwa, no to jest właśnie jeden jedno z tych modeli, ten model kopenhaski prowadzony przy trzeciorazowym stwierdzeniu wzrostu Pseudomonas, ale niektóre ośrodki stosują kolistynę 2 razy po 2 miliony razem z ciprofloksacyną przez 3 miesiące. Wydaje się, że podawanie tak długo akurat tego antybiotyku doustnego, no w mojej ocenie jest to chyba generowanie jednak lekooporności i niestety dość sporych działań niepożądanych. Czy ciprofloksacyna jest bardzo szkodliwa dla dzieci? Działa na spowolnienie wzrostu. Proszę Państwa, nie ma na to żadnych dowodów naukowych. Ciprofloksacyna jest zarejestrowana dla chorych na mukowiscydozę, również dla dzieci, w tym dla dzieci małych, nawet i niemowląt. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym webinarium. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam za tydzień. Do widzenia.